Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Na ostatniej konwencji PiS w sobotę działacze partii zostali rozesłani w teren. Mają przekonywać Polaków do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Tylko że, no, panie pośle, trochę im współczuję, bo oni z pustymi rękami do tych ludzi jadą. Żadne nowe zapowiedzi, obietnice, no, żadne reformy, jakiekolwiek zmiany nie zostały przedstawione na tej konwencji, a gęsto będą się musieli tłumaczyć z drożyzny. No to jest dzisiaj temat w Polsce absolutnie numer jeden. Panie redaktorze, konwencja nie miała na celu przedstawiania nowych obietnic, nowego programu. Na to mamy czas. To oczywiście będzie to w perspektywie pewnie najbliższych kilkunastu miesięcy, bo planujemy też kongres programowy, gdzie będzie przedstawiony nowy program, którym będziemy szli też na wybory, więc... A to jeszcze w tym roku? Raczej bym sugerował, że to będzie pierwsza połowa przyszłego roku. Nowy program Prawa i Sprawiedliwości. Tak, nowy program tak naprawdę wyborczy. Natomiast, panie redaktorze, w Polskę wysłani zostali działacze, parlamentarzyści, samorządowcy, aby mówić też o tym, co działo się przez ostatnie 6,5 roku. O tym, co zostało dokonane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, jakie projekty zrealizowaliśmy, jakie projekty realizujemy, jak zmieniliśmy Polskę. A tego jest dużo i jest o czym mówić. Natomiast to, że będą też tematy, gdzie trzeba będzie wysłuchać pokornie ludzi mówiących o tym, że jest źle w tej chwili, to, panie redaktorze, na tym polegają takie spotkania. Ale, proszę, jeździliśmy w 2015... Ceny benzyny, panie redaktorze, wzrósł mi czynsz, ceny energii. Jeździliśmy w 2015... emerytalny. To... Jeździliśmy w 2015, jeździliśmy w 2019, jeździliśmy wcześniej, w 2015 oczywiście, w 2013, 2014. Spotkaliśmy się w różnych miejscach, w gminach, w powiatach. Tłumaczyliśmy ludziom wtedy nasz program, nasze założenia. Dali... Panie redaktorze... Nie wiem, czy nie było tak trudno. No te 6,5 roku zmieniło też Polskę i zmieniło na lepsze. Ale to teraz... A wtedy, panie redaktorze, słyszeliśmy o tym, że nie można dziecku dać, nie mają ludzi, nie stać na to, żeby dziecko wysłać do szkoły, kupując mu nowe rzeczy, nowe przybory szkolne, czy nawet na pierwsze śniadanie. W tej chwili nie ma tego problemu. Panie redaktorze, to, że są wysokie ceny, zdajemy sobie sprawy. Takim optymistą nie był. Nie, zupełnie nie ma. Zupełnie nie ma, panie redaktorze. To nie, że zupełnie nie ma. To też, ale... zmniejszyło się radykalnie. I to jest efekt rządów Prawa i Sprawiedliwości też. Natomiast ceny w tej chwili, no nie jesteśmy samotną wyspą w Europie czy na świecie. Mamy sytuację za naszą wschodnią granicą, mamy wojnę na Ukrainie, która powoduje destabilizację całkowitą zarówno cen energii, paliw płynnych i na rynkach gospodarczych, na rynkach ekonomicznych. I na to też jest odpowiedź, mamy odpowiedź, są tarcze antyinflacyjne, jest w tej chwili przygotowana ustawa, która pomoże, ułatwi kupno węgla, między innymi węgla, które teraz jest głównym takim tematem, między innymi. Będzie jeszcze przynajmniej 2-3 miesiące, kiedy ludzie kupują na zimę. Te rozwiązania? Nie będzie chyba na tym posiedzeniu Sejmu już na pewno nie zdążymy wprowadzić, ale na najbliższym będzie projekt przedstawiony i mam nadzieję, że w trybie szybkim zostanie przyjęty i wprowadzony w życie, co pozwoli obniżyć... Nie będą dopłaty dla odbiorców, dla klientów... Dla osób ogrzewających swoje domy za pomocą węgla, tylko to będą dopłaty dla składów węgla, żeby taniej sprzedawały ten węgiel. Tak, bo to są szczegóły, które oczywiście ja tutaj nie chcę wchodzić w rolę pani minister Moskwy, natomiast będzie to przedstawione i mam nadzieję, że będzie to uregulowane tak, aby ludzie mogli kupić węgiel w cenie niewiele różniącej się od tej, którą za którą mogli kupić węgiel przed tym kryzysem, przed tym jak zaczęła cena węgla nagle rosnąć. Czyli jakaś 3 razy mniej niż często oferują. No niestety w tej chwili tak. 1000 złotych niż 3000 złotych. Tak. Zacytuję Ursulę von der Leyen, szefową Komisji Europejskiej z wczorajszej debaty w Parlamencie Europejskim, która Polski, praworządności w Polsce dotyczyła. Pani przewodnicząca mówiła tak: czy wszystkie problemy dotyczące praworządności już zostały rozwiązane? Nie, z pewnością jeszcze nie, ale mamy ruch w dobrym kierunku i możliwość wywarcia nacisku, który prowadzi do potrzebnych rezultatów. No to po tym, jak Komisji Europejskiej udało się wywrzeć presję na władze w Polsce, żeby zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, będą kolejne takie elementy, jeżeli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości, które pod wpływem Unii Europejskiej będą się zmieniały, panie pośle? Panie redaktorze, mam nadzieję, że już kolejnych takowych nie będzie, natomiast... Ale to jest konkretna zapowiedź. Tak, możliwość wywarcia nacisku. Przewodnicząca tak mówi o możliwość wywarcia nacisku, panie redaktorze, tylko ja przypominam, że taka możliwość wywarcia nacisku działa w dwie strony. I Polska nie jest pozbawiona instrumentów, dzięki którym też może wybierać nacisk na Komisję Europejską i Komisja Europejska doskonale sobie zdaje z tego sprawę. Efekt to jest też między innymi to zawarte porozumienie, bo to jest kompromis zawarty w sprawie KPO, polskiego KPO. Mówiąc wprost, Polska może wetować różne posunięcia. Panie redaktorze, Polska może użyć różnych instrumentów, które mogą... mogą wpłynąć na decyzje Komisji Europejskiej, przyszłe decyzje Komisji Europejskiej. To jeżeli chodzi o zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Ponad pół roku temu już mówił także prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński, że jest zielone światło dla kolejnego etapu zmian w sądownictwie, tego spłaszczenia struktury sądów. Będzie ta zmiana, czy już w tej kadencji nie? Panie redaktorze, w tej chwili mieliśmy sytuację taką, że były rozmowy, toczyły się rozmowy związane z KPO, więc też dotyczyły właśnie między innymi wymiaru sprawiedliwości, bo przypomnę, że Polska też rozmawiała o innych tak zwanych kamieniach milowych i jest 116, które są elastyczne, są to... tak zwane kamienie milowe można nazwać je miękkimi trochę, bo można interpretować w różny sposób. Różnie można je interpretować, a większość z tych kamieni milowych chyba nie są różne i nie są elastyczne. Ale jak widać, można je interpretować różnie i rozwiązania, które będą wypełniać te kamienie milowe, to mogą być z naszej strony interpretowane w taki sposób, a z Komisji Europejskiej w inny sposób. Więc to dlatego... To Komisja może zablokować pieniądze, bo po właściwym interpretowaniu przez Może oczywiście. Jest to i tak bezprawne, bo samo to, że nawet rok czasu jest temat KPO, polskiego KPO, jest bezprawny. Ale do tej zmiany sądownictwa wracając, panie pośle. Natomiast jesteśmy w tej chwili po tym etapie rozmów z Komisją Europejską w sprawie KPO. Przechodzimy do kolejnego etapu, który prawdopodobnie będzie też związany z kontynuacją reformy wymiaru sprawiedliwości. Czyli spłaszczenie struktury sądownictwa to jest perspektywa miesięcy? Nie chcę mówić o konkretnych terminach, ani też konkretnych rozwiązaniach bo ustawowych. Chyba... Natomiast są przygotowane projekty ustaw, które... prawdopodobnie będą też niedługo wprowadzane pod obrady parlamentu. I nie ma obawy, że Komisja Europejska powie, no ale to przecież w drugą stronę miało iść. Miało się Prawo i Sprawiedliwość wycofywać z tych zmian, a nie wprowadzać kolejne. Panie redaktorze, Komisja Europejska, jeśli by tak miało być, to Komisja Europejska jest w takim razie, ma dar albo jakąś kulę, gdzie widzi, jakie to są projekty. Więc ja nie zakładam z góry, że te projekty będą obiektem ataku Komisji Europejskiej, a też podkreślam, że cały czas trzeba podkreślać, że jakiekolwiek ingerencje Komisji Europejskiej w sprawy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, czy jego reformy, czy funkcjonowania są pozatraktatowe. Więc to cały czas trzeba podkreślać. I my też to będziemy podkreślać, używając instrumentów, o których wcześniej mówiłem, które mogą Komisji Europejskiej też nie ułatwić życia. To zmieńmy temat. Panie pośle, minister w kancelarii premiera Michał Cieślak miał się poskarżyć na naczelnik, albo poskarżył się, bo sam się do tego przyznał w zasadzie. Naczelnik poczty w Pacanowie do jej dyrektora i zażądać zwolnienia kobiety, która miała do niego pretensje o drożyznę między innymi. No teraz w oświadczeniu łaskawie pan minister napisał: poprosiłem pana prezesa Poczty Polskiej o wyrozumiałość dla pani naczelnik. Wcześniej sam się na nią poskarżył. To tak mam wrażenie, że poziom jakiegoś sekretarza wojewódzkiego partii w PRL-u. Panie redaktorze, zastrzeżeniem, że pan Michał Cieślak nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Ale członkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ale jest członkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości. No, nie zachowałbym się tak, to chcę podkreślić. No i a jeśli by już doszło do takiej sytuacji, to w tej chwili byłbym w drodze z kwiatami do Pacanowa. A jakieś konsekwencje, jakieś wyjaśnienia? A to już, panie redaktorze, pozostawiam panu premierowi, bo no, to jest jednak członek rządu Prawa i Sprawiedliwości i podległy panu premierowi. Natomiast to ocena negatywna. Nie, ja nie jestem od rozliczania pana ministra, bo ale ocenić, mogę, natomiast no, nie zachowałbym się w ten sposób, a jak mówię, jeśli by nawet już doszło do takiej sytuacji, nie daj Boże, to byłbym w drodze z kwiatami w tej chwili do Pacanowa. Mówił to Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dobrego dnia panu posłowi. Życzę państwu, dziękuję za uwagę. Udanego dnia. Dziękuję również i państwu również. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam już państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej gośćmi. Dzień dobry państwu, to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa krótsze troszkę. Zaraz państwu wyjaśnię dlaczego. Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy na sam początek, a później były ambasador Rzeczypospolitej we Francji i w Niemczech, pan Andrzej Byrt. Będziemy rozmawiać oczywiście o kwestiach związanych z ogromnymi kontrowersjami, które w tej chwili wzbudza polityka Emmanuela Macrona. Ostatnio WISP mnie poprawił, że we Francji powinno się czytać Emmanuel Macron, także będę się poprawiać. Emmanuela Macrona i Olafa Scholza. Miał dzisiaj także być u nas generał Waldemar Skrzypczak, ale w ostatniej chwili z przyczyn od siebie niezależnych tę wizytę musiał odwołać, ale mam nadzieję, że pojawi się w najbliższych dniach. Także dzisiaj dwóch gości, Krzysztof Śmiszek, pan ambasador Andrzej Byrt. Także mam nadzieję, że Państwo zostaną z nami do samego końca. I teraz, drodzy Państwo, informacje dotyczące Antoniego Macierewicza, a konkretnie podkomisji Antoniego Macierewicza, która okazuje się, że brała nasze państwowe, publiczne, obywatelskie pieniądze już po publikacji raportu podkomisji. Nie wiadomo za co. Nie wiadomo i nie wiadomo, czy będzie wiadomo, bo odmawia się informacji dziennikarzom w tej kwestii. Podkomisja Smoleńska, mimo że ogłosiła swój raport w kwietniu, czyli 2 miesiące temu, jeszcze co najmniej do maja wydawała publiczne pieniądze i chodzi tutaj, drodzy Państwo, o setki tysięcy złotych. Według dziennikarzy Onetu Ministerstwo Obrony Narodowej nie odpowiada w tej sprawie na żadne pytania, nie informuje, czy komisja nadal pracuje, czym się zajmują ewentualnie eksperci, za co biorą pieniądze. Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej w sposób dosadny dość sprawę komentuje i twierdzi, że przepalają pieniądze w sposób absolutnie bezwstydny. Z informacji dziennikarzy wynika, że tylko od 11 kwietnia, czyli od dnia ogłoszenia raportu smoleńskiego do 5 maja, czyli to jest niecały miesiąc, drodzy Państwo, proszę zwrócić na to uwagę, z budżetu resortu obrony poszło na ten cel 108 tysięcy złotych. W sumie od początku roku do maja tego roku Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczyło na działalność ekspertów Antoniego Macierewicza 613 tysięcy złotych. W trakcie prezentacji raportu 11 kwietnia były szef MON, czyli Antoni Macierewicz, nie chciał powiedzieć, czy i kiedy komisja zakończy swoje prace i czym ewentualnie jeszcze ma zamiar się zajmować. Sprawa absolutnie do sprawdzenia i do wyjaśnienia. Teraz Donald Tusk, szef Platformy Obywatelskiej, który składa obietnicę naprawy prawa aborcyjnego. To jest bardzo istotna zapowiedź w kontekście szczególnie rejestru ciąż, o którym rozmawialiśmy wczoraj i szczególnie w kontekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który to zakazał aborcji, nawet jeżeli płód ma wady letalne. Lider Platformy Obywatelskiej zadeklarował wczoraj w Wałbrzychu, że jeżeli Platforma Obywatelska wygra wybory, to zagwarantuje legalny dostęp do aborcji do 12 tygodnia ciąży. Oczywiście po konsultacji pacjentki z lekarzem. Obiecał ponadto wprowadzenie związków partnerskich i przegląd prawa dotyczącego osób transpłciowych. Bardzo jestem ciekawa, jak tę sprawę skomentuje Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy, no bo jak wiemy, w dalszym ciągu trwają rozmowy, dyskusje, tarcia, spotkania, potem brak spotkań, no i taki ogólny taniec godowy wokół ewentualnie jednej listy opozycyjnej do wyborów parlamentarnych, które to prawdopodobnie w przyszłym roku. Donald Tusk mówi tak: wiem, że to jest pierwszy krok i wiem, że to jest ciągle nie zawsze popularne w różnych, nie tylko politycznych środowiskach, ale musimy pokazać, że w kwestii godności człowieka, w tym godności osób o innej orientacji seksualnej niż ta bardziej dominująca, tutaj już nie może być kalkulacji czysto politycznej, że na przykład się nie opłaca podjąć jakiejś decyzji, bo ona nie będzie miała poparcia większości. To są słowa Donalda Tuska i oczywiście nawiązuje on także do sytuacji osób transpłciowych. Ocenił, że procedura prawna w tej materii jest upokarzająca, bo każe takim osobom pozywać do sądu swoich rodziców. Ważna deklaracja lidera Platformy Obywatelskiej. Pytanie tylko, nauczeni doświadczeniem powinniśmy je sobie zadawać, czy deklaracje zamienią się w realne działania, bo ja przypomnę, że Platforma Obywatelska za czasów rządów swoich jeszcze w maju 2015 roku odrzuciła projekt ustawy autorstwa Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie wprowadzenia związków partnerskich. Teraz słów kilka o bardzo burzliwej debacie o Polsce w Parlamencie Europejskim. Tam szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wszystkich zaniepokojonych kwestią praworządności w Polsce poinformowała, że Komisja absolutnie nie ma zamiaru tej kwestii odpuścić i jeżeli kamienie milowe nie zostaną spełnione, no to nie będzie żadnych pieniędzy dla Polski. Najpierw reformy, później pieniądze. Powiedziała bardzo wyraźnie i kilkukrotnie szefowa Komisji Europejskiej: nie wydamy Polsce absolutnie żadnych środków do momentu zrealizowania reform. To jest dokładny cytat z Ursuli von der Leyen. Oczywiście bardzo gorąca debata. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości stwierdzili, że jest to oczywiście polityczna hucpa i atak na autonomiczną władzę w Polsce. Dobrze Państwu znana Beata Kempa mówiła o tym, że tak naprawdę w ogóle nie chodzi o praworządność, tylko o to, że jest silna grupa pod wezwaniem liberałów, którzy na siłę chcą zniszczyć i zgładzić polski rząd konserwatystów. Ryszard Legutko także grzmiał z mównicy w Parlamencie Europejskim, że sieją wiatr. Odniósł się tutaj do członków Komisji Europejskiej: i wkrótce zbiorą burzę. Takie były groźby ze strony Ryszarda Legutki, który też stwierdził, że praworządność to jest, uwaga, pałka na polski rząd. Do oceny tych słów może już się nie odniosę. Ocenę jak zwykle pozostawię Państwu. Angela Merkel, była kanclerz Niemiec, wreszcie, nareszcie, chciałoby się powiedzieć, wypowiedziała się w sposób jednoznaczny, jeżeli chodzi o napaść Rosji na Ukrainę. Była kanclerz Niemiec wczoraj potępiła tę inwazję, rzecz jasna, mówiąc tak: to brutalny, naruszający prawo międzynarodowe atak, dla którego nie ma żadnego usprawiedliwienia. Na pytanie, czy mogła zrobić więcej lub zrobić coś inaczej jeszcze za czasów swoich rządów, aby zapobiec tej wojnie, odpowiedziała: nie obwiniam się. Stwierdziła jednak także, że nie udało nam się, tu konkretny cytat, stworzyć architektury bezpieczeństwa, która mogłaby zapobiec tej sytuacji. Jednocześnie była kanclerz broniła tych aspektów swojej polityki, które są obecnie bardzo krytycznie oceniane. Chodzi m.in. o porozumienia mińskie w sprawie konfliktu w Donbasie. Pan ambasador Byrt, mam nadzieję, rozłoży nam to oświadczenie Angeli Merkel na czynniki pierwsze i dokładnie opowie, jak to może zostać odebrane zarówno przez dyplomatów europejskich, jak i ukraińskich, którzy bardzo mocno chyba na te słowa czekali. Pytanie tylko, czy uważają je za wystarczające. I jeszcze jedna informacja, bardzo budująca. Rosjanie wycofują się z Zaporoża. To takie informacje z frontu. Zaporoże to jest to miasto, ten region, o który w tej chwili toczą się najbardziej zajadłe walki. Wojska rosyjskie zaczęły się wycofywać ze swoich pozycji w obwodzie zaporowskim na południu Ukrainy. O tym poinformował Amerykański Instytut Badań nad Wojną i podkreśla tenże instytut, że na razie nie jest w stanie potwierdzić miejsca pobytu wycofujących się oddziałów, ale eksperci informują o napięciu społecznym w Rosji. To jest rzecz, na którą także nasi goście od poniedziałku szczególnie zwracają bardzo mocną uwagę, że coś zaczyna się dziać w rosyjskim społeczeństwie i coraz większa destabilizacja następuje także na Kremlu. Wcześniej szef władz obwodu zaporowskiego podał, że rosyjscy okupanci wycofują wojska z rejonu melitopolskiego i częściowo wasylowskiego około 45 km na południe od Zaporoża. To są oczywiście ogromne szczegóły, ale świadczące o tym, że faktycznie coś dzieje się nie tylko na froncie, ale także w samej Rosji, no bo wiadomo, że to, co się dzieje w Rosji, wpływa na to, co dzieje się na froncie. Żadno to odkrycie. Więc dzisiaj na te tematy mówić będziemy. Zapraszam Państwa na pierwsze nasze spotkanie dziś, czyli Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy o pomysłach ministra Czarnka. Także będziemy mówić, do których wczoraj odnosiła się Magdalena Środa. Całe ministerstwo Czarnka, albo nawet szerzej polityka historyczna, która jest aplikowana zarówno w mediach, jak i w szkolnictwie, jest czymś skandalicznym, również dlatego, że ona jest nastawiona na wychowanie tak wąsko rozumianej mentalności nacjonalistycznej i mentalności hierarchicznej, to znaczy takiej wizji świata, gdzie panują mężczyźni o określonych przekonaniach, a cała reszta znajduje się na niższych szczeblach drabiny społecznej, przy czym na marginesie i zupełnie na zewnątrz znajdują się na przykład geje, kobiety czy też uchodźcy. No wie pani, ja nawet nie chcę się na ten temat wypowiadać, ja tylko się zastanawiam, jak się do tego odniesie młodzież, bo jednak młodzież ma do czynienia z innego rodzaju komunikatorami i zdaje się, że ma dość sceptyczny stosunek do podręczników. Młodzież jeździ po świecie i widzi, że ten świat wygląda zupełnie inaczej, a polska szkoła sprzedaje tak na dobrą sprawę fundamentalistyczne obsesje wąskiego grona kleru, biskupów, polityków od nich zależnych. Ja mam taką wielką nadzieję, że ta strasznie silna, nacjonalistyczna, religijna, wykluczająca, dyskryminująca indoktrynacja szkolna jest elementem przejściowym i będziemy się potem mogli z tego śmiać, zwłaszcza że istnieje wiele ciał. Ja też należę do takiego międzynarodowego ciała, które właśnie opracowuje reformę edukacji. No w taki sposób, w jaki ona powinna rzeczywiście funkcjonować. Bo ja też nie jestem za bardzo za takimi przedmiotami jak wiedza o społeczeństwie. Ja bym wprowadziła edukację obywatelską, ale edukację obywatelską, która jest czymś praktycznym, która by uczyła młodzież budowania kapitału społecznego, zaangażowania politycznego, śledzenia przekonań politycznych i ich konsekwencji. Wiedzy o tym, ale wiedzy praktycznej o tym, jak działa samorząd, czym jest fundusz obywatelski i tak dalej, i tak dalej. Nawet uważam, że można by wprowadzić taką edukację w miejsce religii, chociażby jednej godziny. Krzysztof Śmiszek, poseł Nowej Lewicy, Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani redaktor i dzień dobry Państwu. Pogłębia nam się ideologizacja polskiego państwa w każdym rejonie chyba. Jak pan? No chyba tak. Widać, że te podziały, polaryzacja postępuje, jest bardzo, bardzo widoczna i też jest bardzo szkodliwa. No, wydaje mi się też, że wpływ Kościoła na nasze społeczeństwo ciągle jest jeszcze zbyt duże, jak na społeczeństwo, które się laicyzuje. Książka do historii i Historia i teraźniejszość, dobrze. Tak, hit. Hit tak zwany. To rzeczywiście jest hit, to co na razie przeczytaliśmy w tym podręczniku. Już wczoraj sporo o tym mówiliśmy, więc ja tylko chciałam, żeby pan się do tej kwestii odniósł, no bo wiadomo, że tam na przykład w dziale ideologia i nazizm bodajże znalazły się kwestie związane na przykład z feminizmem. Albo jest też straszenie Unią Europejską, która to ma narzucać naszym latoroślom ideologię gender. Nie, no, widać, jak bardzo to jest niebezpieczne? Znaczy, to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że szkoła powinna przede wszystkim przygotowywać do życia w różnorodnym, otwartym społeczeństwie, w społeczeństwie zróżnicowanym o różnych poglądach. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzając tego typu przedmiot i tego typu podręczniki, po prostu formuje swojego nowego Polaka. Prawo i Sprawiedliwość chce mieć Polaka na swój wzór, na wzór wszystkich działaczy PiS-u i tych, którzy ten PiS tak bardzo popierają. Znaczy, nie można w 2022 roku wmówić dzieciakom, które mają dostęp do internetu, kontaktują się z rówieśnikami z całego świata, że świat jest jednorodny, że świat jest tylko taki, jak prezentuje Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie od 2015 roku, tak naprawdę ma jeden cel. Stworzyć nowego, posłusznego Polaka, który będzie wyznawał ideologię pisowską, to znaczy będzie niechętny światu, będzie tak naprawdę żył w jakimś zaścianku i będzie ksenofobem. I do tego prowadzi cała działalność pana ministra Czarnka. No nie bez przyczyny Jarosław Kaczyński dał zgodę, żeby człowiek taki jak minister Czarnek został nauczycielem, najważniejszym nauczycielem w naszym kraju. A co pan odpowie tym, którzy twierdzą, że w szkole nie ma miejsca na żadną ideologię i na żadne tego typu zajęcia, czyli na przykład zajęcia równościowe, które tłumaczą, co to jest LGBT. No bo dlaczego rozmawiać o LGBT w szkole, a nie rozmawiać o innych sprawach? Że w ogóle szkoła powinna być wolna od wszelkich. Nie zgadzam się. Po pierwsze, prawa człowieka nie są ideologią. Po drugie, prawa człowieka, w tym na przykład prawa mniejszości, prawa kobiet, prawa mniejszości narodowych, etnicznych i uchodźczych na przykład, to wszystko jest zagwarantowane w Konstytucji. Znaczy ja, przepraszam, nie widzę żadnej jakiejś sprzeczności z artykułem 32 Konstytucji, który mówi, że wszyscy wobec prawa jesteśmy równi i Polska dba o różnorodność i w tym samym czasie rozmawiać o tych sprawach w szkole. Dobrze, ale rodzice o konserwatywnych poglądach mają na przykład obawę, że w takiej sytuacji dzieci będą ściągane na drogę tęczową właśnie na przykład. Ale to jest wszystko kłamstwo i rodzice są mądrzy i wiedzą, że ich dzieci przede wszystkim potrzebują uwagi, a i też uczniowie i bardzo młode osoby są ciekawe świata. Więc jeśli nie w szkole mają się uczyć o różnorodności, to gdzie mają się uczyć? W sali katechetycznej, czy mają się uczyć w internecie, czy na stadionach wśród no, niezbyt może przyjaznych tego typu tematom kolegów? Więc naprawdę nie ma co się bać rozmowy o prawach człowieka. To nie jest żadna ideologia. To niestety rządzący próbują nam od jakiegoś czasu wmawiać, że to, co się wiąże z różnorodnością, jest ideologią. To nie jest ideologia. Każdy jest człowiekiem. I jeszcze ostatnia rzecz, pani redaktor. Ja nie wiem, dlaczego tego typu rzeczy próbuje się wmówić naszemu społeczeństwu, bo patrząc na odsetek młodych ludzi, którzy popełniają samobójstwa, którzy mają problemy psychiczne, którzy mają problemy z adaptacją w świecie, to mnie się wydaje, że szkoła powinna być tym miejscem, które jest bezpieczne i potrafi zaopiekować się różnymi grupami. To teraz od ministra Czarnka przeskakujemy do ministra Ziobry, który, nie wiem, czy pan słyszał, niesubordynowanych uczniów, którzy wykazują się jakimiś błędami wychowawczymi, jakimiś kłopotami wychowawczymi, chce karać między innymi tym, że będą na oczach swoich kolegów sprzątać i myć podłogi na korytarzach w szkole albo grabić liście. To ma zmniejszyć liczbę no, spraw w sądach rodzinnych i gorszych sytuacji, zdaniem resortu sprawiedliwości. No to jest, ten pomysł to jest jakaś totalna porażka, dlatego że no, minister Ziobro próbuje wziąć w kamasze już nie tylko sędziów, ale także uczniów. Próbuje zrobić z dyrektorów szkół i dyrektorów placówek wychowawczych nie tylko prokuratora, ale też sędziego, a potem jeszcze organ wykonawczy, który będzie sam nakładał kary, a potem je nadzorował ich wykonywanie. Czy wczoraj mieliśmy posiedzenie Komisji Sprawiedliwości w sprawie ustawy o nieletnich. Rzeczywiście jest tak, że ustawa dotąd obowiązująca ma już 40 lat i jest przestarzała i trzeba ją dostosować. Ale my wszyscy mówiliśmy, opozycja wczoraj na Komisji Sejmowej, nowoczesna ustawa o postępowaniach w sprawie nieletnich powinna być skonstruowana w takim duchu, żeby wyjść naprzeciw problemom i wyzwaniom związanych z wychowywaniem młodych ludzi, którzy być może mają trudności z dostosowaniem się do zmieniającego się świata. Natomiast Ziobro i PiS mają swoją wizję. Kary, kary i jeszcze raz kary. To znaczy, to jest powrót do XIX wieku. Ja pamiętam, moja babcia opowiadała mi, jak przed wojną chodziła do szkoły i tam dyrektor czy nauczyciel był Bogiem. Mógł ucznia pobić... tak. Rękę wystaw i bić linijką. Mógł ucznia dyscyplinować, mógł ucznia upokarzać. Pomysł Ziobry na tą nową ustawę to jest po prostu danie w ręce dyrektorów narzędzi, które będą mogły upokarzać w oczach publicznych czy na oczach całej szkoły konkretnego ucznia. To teraz od ministra Czarnka przez ministra Ziobrę skaczymy do ministra Niedzielskiego, który podpisuje rozporządzenie o tak zwanym rejestrze ciąż, przekonując, że to jest tylko dostosowanie polskiego prawa w tej kwestii do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Polskie kobiety raczej przerażone. I słusznie, że są przerażone, bo w normalnym kraju, w kraju, w którym szanuje się prawa kobiet, w którym dba się tak naprawdę o zdrowie reprodukcyjne kobiet, to nie byłoby problemem, bo to byłoby pewnie podyktowane troską o ciążę, troską o stan zdrowia kobiety, o przebieg w ogóle tych paru miesięcy ciąży. Natomiast w kraju, który właśnie zakazał całkowicie aborcji, w kraju, w którym ściga się lekarzy za to, że udzielają informacji, jak ciążę przerwać, w kraju, w którym ściga się aktywistki i osoby, które są zaangażowane w pomoc kobietom, na przykład w wyjazd za granicę, to tego typu rejestr musi budzić najwyższe zaniepokojenie. Tego typu rejestr, czy próba rejestrowania kobiet w ciąży musi budzić no, przerażenie, dlatego że wiemy, jak bardzo coraz bardziej wpływową organizacją w polskim życiu publicznym jest Ordo Iuris. To przecież Ordo Iuris apelowało do polskich prokuratur, a ta podjęła tę inicjatywę i rozsyłała do wszystkich prokuratur w całej Polsce, od rejonowych do apelacyjnych, informacje, jak ścigać osoby, które próbują przerwać ciążę na przykład za granicą, albo jak ścigać osoby, które udzielają informacji, jak zgodnie z prawem można tę ciążę przerwać. Więc w kraju, w którym kobieta stała się podmiotem, podmiotem opresji, a przedmiotem w sensie takim społecznym, nie wierzę w ani jedno słowo zapewnienia pana ministra Niedzielskiego, że ten rejestr nie ma niczego złego na myśli. Uważam, że po prostu Kaczyński z Ziobro i z Niedzielskim chcą stworzyć kolejne piekło kobiet i tak naprawdę sprowadzić kobiety do inkubatora, nie do podmiotu, który ma być o które ma się służba zdrowia troszczyć, o które państwo ma się troszczyć, tak jak jest w Konstytucji, tylko kobieta została sprowadzona do inkubatora, która musi donosić tę ciążę, a potem państwo się już nie będzie nią interesowało. I dzieckiem z niepełnosprawnością, a to na pewno ewentualnie urodzi. Donald Tusk mówi, że jeżeli Platforma wygra wybory, zagwarantuje legalny dostęp do aborcji do 12 tygodnia ciąży po konsultacji pacjentki z lekarzem. Dodał także po raz kolejny obietnicę o wprowadzeniu związków partnerskich i przegląd prawa dotyczącego osób transpłciowych, ponieważ ocenił, że procedura prawna w tej materii, tutaj cytat, jest upokarzająca, bo każde takim osobom pozywać do sądu swoich rodziców, znamy te wszystkie przypadki. Panie pośle, czy dzięki takim deklaracjom Donalda Tuska bliżej wam jest do tej wspólnej listy? Bo dla was to są ważne rzeczy. Tak, to są sprawy ważne dla bardzo wielu osób. Dla Lewicy to są sprawy fundamentalne. Kwestia praw człowieka, praw wolności obywatelskich. Natomiast jedna rzecz. Ja się cieszę, że Donald Tusk po raz kolejny mówi tego typu rzeczy. Ja pamiętam przeszłość i pamiętam, jak ustawa o związkach partnerskich głosami Platformy Obywatelskiej została, mówiąc kolokwialnie, uwalona. W momencie, kiedy była większość, także partie opozycyjne, lewicowe chciały głosować i głosowały razem z Platformą, to konserwatywne głosy z Platformy nie pozwoliły na realizację praw. To było 7 lat temu, panie pośle. Donald Tusk też przyszedł jakąś ewolucję, tak, jakąś drogę. Ja się cieszę, że są takie deklaracje. Bardziej niepokoi mnie deklaracja sprzed 2 tygodni pana premiera Tuska, który mówił, że nie jest tęczowym rewolucjonistą i nie będzie zajmował się tego typu kwestiami. Może chodziło mu na przykład o kwestię adopcji dzieci przez Nie wiem, o co mu chodziło, tylko ja bym bardzo chciał, żeby pan Donald Tusk był jednoznaczny w swoich deklaracjach. Jeśli 2 tygodnie mówi się coś innego, a 2 tygodnie później coś innego, trochę mnie to niepokoi. Natomiast cieszę się, że Platforma dojrzewa do tego, żeby tak jak Lewica, która od zawsze mówiła o prawach obywatelskich, była wiarygodna. Wiarygodność jest najważniejsza w tej kwestii. Panie pośle, ale gdybym miała odbijać piłeczkę, ta rozmowa wtedy będzie ciekawsza, no to powiem, że na przykład Lewica też zawsze mówiła o rozdziale państwa od kościoła i nigdy jej się to nie udało. Ja pamiętam polityków Lewicy, którzy klękali przed biskupami. No tak, więc takie wyrzucanie sobie rzeczy z przeszłości, nie wiem, czy jest na pewno dobrą drogą do zbudowania... Ma pani redaktor rację. Ja robię swoje. Ja w Sejmie jestem po to, żeby o tego typu sprawy także walczyć i będę zawsze jednoznaczny i nigdy nie będę zgadzał się na język taki kunktatorski, tak, albo język taki niejednoznaczny. Ja oczekuję jednoznacznych deklaracji. Natomiast pani mnie pyta, czy to jakby zbliża nas w kontekście politycznym do współpracy. Chciałam tutaj przerwać, że pan oczekuje jednoznacznych deklaracji, a jednoznacznych odpowiedzi, więc proszę. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby przez najbliższe 1,5 roku pokazywać Polakom, że opozycja jest w stanie ze sobą współpracować. I my to pokazujemy. Znaczy, myślę, że nie ma wątpliwości co do obecnego statusu współpracy opozycji. Razem składamy wnioski o wotum nieufności dla Ziobry. Razem składamy wnioski o różne inne kwestie. Składamy też wspólne projekty ustaw. To się rzadko zdarza na opozycji, a zdarza się teraz coraz częściej, że wspólnie podpisujemy sobie projekty ustaw. Moim zdaniem to wszystko prowadzi do tego, żeby Polacy uwierzyli, że opozycja jest w stanie przejąć władzę pokojowo po wyborach w 2023 roku i stworzyć rząd. W systemie D'Hondta musi być gotowa znacznie wcześniej niż po wyborach. Przy systemie D'Hondta na pewno jest tak, że duże listy są premiowane. To co do tego nie ma wątpliwości. O, państwo zresztą rozbili się, Lewica, jeszcze poprzednich Ja wtedy wyborach. Byłem w innej partii i moja partia na tym całkiem nieźle wyszła. No, okej, ale wie pan, o czym mówię. Oczywiście wiem, o czym mówię. Że brak jedności często źle się kończy. Brak jedności często źle się kończy, natomiast brak wiarygodności też nie jest gwarantem sukcesu. I żeby była jasność, nie ma dzisiaj dla mnie i dla Lewicy niczego bardziej ważnego niż zakończenie tych tragicznych rządów Prawa i Sprawiedliwości. W jaki sposób trzeba to zrobić? Ja uważam, że dzisiaj ciągle jeszcze jest czas, w 2022 roku, przed wakacjami, żeby robić to, co robi Lewica już od wielu miesięcy. Co tydzień pokazywać, tak jak my, propozycje programowe. Jak zabezpieczyć życie Polakom, jak wyjść naprzeciw kryzysowi mieszkaniowemu, jak zatrzymać galopujące ceny. Opozycja musi ciągle pokazywać, jaki ma pomysł na to, co po PiSie. Nie tylko antypis, bo mam takie wrażenie, że jest ryzyko, że jeżeli będziemy mówić tylko i wyłącznie o jednej liście, to wyborcy albo część wyborców powie, oni nie mają nic innego do oferty niż jedna lista. Czy wy jesteście bliżej dzisiaj takiego porozumienia, czy nie? Czy w dalszym ciągu... Mogę mówić za Lewicę. Tak. Lewica jest coraz bliżej tego, żeby myśleć o wspólnej liście, dużej wspólnej liście. Głównym moim zdaniem motywatorem do tego będzie zamach Kaczyńskiego na ordynację wyborczą. No właśnie, uważa pan, że to jest prawdopodobne? Tak, jest to prawdopodobne. Uważam, że po Kaczyńskim można spodziewać się wszystkiego. Po Kaczyńskim można spodziewać się zamachu na największą świętość demokracji, jaką są uczciwe wybory, bo oczywiście sama zmiana ordynacji to nie jest nic niezgodnego z prawem, ale ordynacja, ale manipulowanie przy ordynacji wyborczej tylko dlatego, żeby wygrać wybory, to jest czysta droga. No, robił to już Viktor Orban. No właśnie, to jest urbanizacja systemu wyborczego. Znaczy Kaczyński czuje oddech opozycji na plecach, bo widać bardzo wyraźnie w szeregu sondaży z ostatnich miesięcy, już nawet nie tygodni, miesięcy, że opozycja, czy to startując na osobnych listach, czy w blokach, czy na jednej liście, i tak wygrywa z Prawem i Sprawiedliwością. Konfederacja spada pod próg wyborczy. To może oznaczać, że nawet Konfederacja nie będzie mogła rzucić koła ratunkowego Prawu i Sprawiedliwości. Więc Kaczyński widzi, że pomimo wysokich sondaży dla niego 30, 35, 37% nie będzie w stanie stworzyć rządu. Więc zaczyna kombinować, zaczyna cwaniakować i zaczyna bawić się w takiego małego Orbana, który będzie przetasowany na tej mapie wyborczej, będzie próbował manipulować wynikiem wyborczym, a to jest nieuczciwe. I to jest, moim zdaniem, to będzie największy grzech Kaczyńskiego, jeśli będzie próbował sztucznie dosypywać sobie głosy. Ale tutaj jeszcze musiałby zmianę ordynacji podpisać prezydent Andrzej Duda, a pamiętamy, że zawetował już próby zmiany ordynacji. A no właśnie, więc Kaczyński będzie musiał pamiętać, że Andrzej Duda będzie chciał się wysforować na takiego męża stanu, bo przecież za kilka lat kończy kadencję i będzie miał wtedy 50 kilka lat, chyba 50 nawet, i będzie bardzo młodym politykiem jak na polskie warunki i będzie coś chciał zrobić ze swoją karierą. Więc myślę, że dzisiaj Kaczyński ma duży orzech do zgryzienia, natomiast jedna rzecz jest pewna. Na pewno w głowie Kaczyńskiego siedzą demony i na pewno w głowie Kaczyńskiego rodzi się pomysł na to, jak ukraść Polakom wybory i jak ukraść opozycji zwycięstwo. Ale mam jedną informację dla pana Kaczyńskiego. Jeśli będzie kombinował, jeśli będzie chciał zmienić geografię wyborczą, czy mapę wyborczą, to opozycja pójdzie jednym blokiem. I wtedy się zmierzymy. Kto będzie bardziej wiarygodny? Ktoś, kto manipuluje przy ordynacji wyborczej, czy ktoś, kto potrafi się zjednoczyć w obliczu takiego zamachu na świętość demokracji? Czyli rozumiem, że jeżeli będzie zmiana ordynacji, idziecie jednym blokiem. Dla mnie nie będzie wtedy wątpliwości, ponieważ takie partie jak średniej wielkości, jak Lewica, wtedy będą miały trudniej. A poza tym to będzie bardzo jasne, ale to też nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest danie sygnału społeczeństwu, że nie ma niczego ważniejszego w demokracji niż wybory, uczciwe wybory i wybory oparte na równych zasadach, bo przecież to jest zasada konstytucyjna, wybory muszą być równe, a nie będzie równości, jeśli będzie kombinowanie przy ordynacji wyborczej. Zatem wtedy opozycja musi się zjednoczyć i zrobię wszystko, żeby tak się stało. To teraz kwestia związana z Krajowym Planem Odbudowy. Dzisiaj rusza Sejm, dzisiaj na tapet posłowie biorą kwestie związane z ustawą kiedyś nazywaną prezydencką, przychodzi ona z poprawkami senatorów. Co ciekawe, ustawa została przyjęta jednomyślnie także przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości, ale jeżeli chodzi o sejmowy PiS, zgody na przyjęcie projektu w tym kształcie nie ma. No i co się dzieje dalej, pana zdaniem? No właśnie, dzisiaj będziemy podczas prac w Komisji Sejmowej pewnie odrzucać poprawki Senatu, bo PiS już zapowiedział, że na te poprawki się nie zgodzi. Ale widzi pan tutaj jakiegoś rozdwojenia jaźni? No, to oczywiście, to było to, że Prawo i Sprawiedliwość w Senacie zagłosowało za poprawkami większości senackiej, to było malowanie trawy na zielono, bo to było dzień przed, a właściwie wieczór przed przyjazdem szefowej Komisji Europejskiej. Chciano pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość już nie robi problemów i już chce tę sprawę załatwić i wreszcie te pieniądze dostać. Natomiast pani von der Leyen wyjechała, a PiS wraca do swojej starej narracji walki z sędziami, walki z Unią Europejską. Znaczy pozbawienie tej ustawy poprawek Senatu, które naprawdę są dobrym pierwszym krokiem do naprawy praworządności w Polsce, bo odsuwają nielegalnych sędziów od zatruwania wymiaru sprawiedliwości na przyszłość, to będzie oznaczało, że tych pieniędzy nie będzie, bo zarówno podczas wizyty wizyty pani przewodniczącej w obecności pana premiera Morawieckiego i pana prezydenta Dudy, pani przewodnicząca powiedziała jednoznacznie, nie będzie ani centa, dopóki nie będą zrealizowane kamienie milowe, to wczoraj mieliśmy bardzo gorącą debatę w Parlamencie Europejskim. I szefowa Komisji Europejskiej czuje oddech na plecach całego Parlamentu Europejskiego. Znaczy, to było bardzo, być może to umknęło uwadze opinii publicznej w Polsce, ale sam fakt wyciągnięcia groźby wniosku o odwołanie Komisji Europejskiej, naprawdę to jest coś bez precedensu. Ostatni raz Komisja Europejska zrezygnowała chyba ponad 20 lat temu, kiedy wyszły na światło dzienne skandale korupcyjne. Praworządności jest, tak można powiedzieć, postawiona na ostrzu noża w Absolutnie. Dzisiaj przewodnicząca von der Leyen tak naprawdę, być może no, za dużo może powiedziano, że walczy o swoje życie, ale dostała bardzo mocny sygnał od parlamentu, że będzie każdy jej ruch w kontekście przekazania pieniędzy Polsce będzie bardzo mocno monitorowany. Dobrze, a jak pan ocenia argumenty strony związanej z Prawem i Sprawiedliwością? Mam na myśli europosłów. Pani Beata Kempa, pan Ryszard Legutko. Pani Beata Kempa mówiła, że tu nie chodzi o praworządność, tylko o to, żeby tak naprawdę obalić władzę Prawa i Sprawiedliwości przez grupę, już nie pamiętam, jakie to było słowo, no, ale w domyśle liberałów, tak, europejskich, lewaków, pewnie, lewaków i tak dalej. Pan Legutko z kolei mówił, że ta praworządność to jest pałka na ten rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości. No nie, no to są... Tylko czym to świadczy, o jakich intencjach pana zdaniem to świadczy, zważywszy na to, że już dawno temu Mateusz Morawiecki w Parlamencie Europejskim obiecywał likwidację Izby Dyscyplinarnej i to w takim szerszym zakresie. Znaczy, po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość jest pełne jakichś antyeuropejskich fobii i ciągle stawia się w roli takiej ofiary, która jest prześladowana przez całą Europę i przez cały świat. To nie jest prawda, bo Komisja Europejska musi współpracować i współpracuje z różnymi rządami, także konserwatywnymi, także prawicowymi. Ale wchodząc do Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się do jednego, do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących funkcjonowania w tej wspólnocie, także przepisów dotyczących praworządności. Więc niech Prawo i Sprawiedliwość się nie dziwi, że cała Europa się oburza, kiedy widzimy, że niezależnych sędziów odsuwa się od orzekania tylko dlatego, że zadają pytania do Luksemburga albo za to, że orzekają tak, a nie inaczej. To znaczy sędziowie polscy są także sędziami europejskimi, więc nie dziwmy się, że Holender, Szwed, Hiszpan czy Portugalczyk zaczyna drżeć o swoją pozycję prawną, bo może kiedyś się zdarzyć, że jego spór prawny będzie rozstrzygał właśnie polski sędzia. I to nie jest tylko kwestia Polski, to jest kwestia stabilności Unii Europejskiej. Znaczy niezależne sądy w Polsce są kwestią także stabilności całej Unii Europejskiej. Inwestycji, które ewentualnie z zagranicy, ale to są także sprawy rodzinne, sprawy zwykłych Europejczyków, którzy, nie wiem, wchodzą w związek małżeński z Polką, z Polakiem i nagle ich sprawa będzie rozstrzygana przez polskiego sędziego zależnego od ministra sprawiedliwości. No to jest nie do wyobrażenia dla ludzi, którzy żyją w ugruntowanych demokracjach. Wracając do tego głosowania w Sejmie, czy uważa pan, że istnieje jakakolwiek szansa, że ta ustawa z poprawkami Senatu przejdzie? Dlatego, że teraz jest większość, zaraz coś pomylę, ale chyba bezwzględna, tak. Czyli to jest tak, że za musi być więcej głosów niż wstrzymujących się i przeciw, czyli to jest taka właśnie większa większość konieczna do tego, żeby ta ustawa została odrzucona ewentualnie. I tu zaczyna się kolejna gierka. Ale też może zacząć się kolejna gierka, bo przecież Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica ma maksymalnie 232-233 w porywach głosy. Jeśli zdarzy się tak, że któryś z posłów Prawa i Sprawiedliwości nie dojedzie na głosowanie, zatnie się w windzie albo w toalecie. Nie zagłosuje, jak ma Mateusz Morawiecki ostatnio. Albo nie zagłosuje, tak jak ma Mateusz Morawiecki. Co więcej, Ziobro może dzisiaj znowu przyjść do Kaczyńskiego i powiedzieć: daj mi kolejne rzeczy, daj mi kolejne stanowiska, zagwarantuj mi miejsca na liście, daj mi kolejne spółki Skarbu Państwa, bo jak nie, no to może być różnie z tą ustawą, więc to jest sytuacja, w której Ziobro zyskuje po raz kolejny platformę do szantażu Kaczyńskiego. Znaczy, ja uważam, że te poprawki naprawdę są poprawkami nie jakimiś inwazyjnymi, ratującymi sytuację i Prawo i Sprawiedliwość powinna zamknąć tę sprawę i wreszcie pieniądze, które ukradł Ziobro z Kaczyńskim Polakom, od roku już trzyma zamrożone, te pieniądze powinny spłynąć jak najszybciej. To teraz kwestia pieniędzy związanych z podkomisją smoleńską. Okazuje się, że eksperci, powinnam chyba powiedzieć w cudzysłowie, w większości zasiadający w podkomisji Antoniego Macierewicza pobierali pieniądze za pracę w tej podkomisji już po publikacji raportu. Ministerstwo Obrony Narodowej odmawia odpowiedzi na pytanie, za co te pieniądze były pobierane. Chodzi już o setki tysięcy złotych. Nie wiadomo, czy nadal te pieniądze płyną, czy nie płyną, czy komisja będzie pracować, czy już nie pracuje. Co zrobić z tym fantem? Bo wokół podkomisji smoleńskiej już od dawna nieładnie pachnie. Ta Komisja Smoleńska czy Podkomisja Smoleńska powinna zostać zlikwidowana jak najszybciej, ale ja się zastanawiam, pani redaktor, nad jedną rzeczą. Co takiego Macierewicz ma na Kaczyńskiego, że Kaczyński daje mu cały czas miliony i limuzyny i czas i prestiż pracy w rządzie? Co takiego Macierewicz ma w zanadrzu, że te wszystkie jego fobie smoleńskie ciągle są pielęgnowane i podlewane milionami z budżetu państwa? Ja się co posiedzenie Sejmu dziwię, kim jest człowiek, który podjeżdża pod Sejm limuzyną z ochroną i z tej limuzyny wychodzi Macierewicz. Znaczy, to, że oni wydali 25 milionów złotych na jakiś raport, który tak naprawdę nadaje się do kosza, to jest jedna rzecz, ale co takiego trzyma w napięciu Jarosława Kaczyńskiego, że lekką ręką wydaje nasze publiczne pieniądze na jakieś pseudonaukowe, dyrdymały ludzi, którzy próbują udowodnić już kolejny rok z rzędu, że w Smoleńsku doszło do zamachu. To znaczy, to jest skandal, to jest jedna z rzeczy, która pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony pokazuje, że dba o publiczne pieniądze, że się troszczy o publiczny grosz, a z drugiej strony to jest już nawet nie rzeka pieniędzy, to jest ocean pieniędzy, który jest wydatkowany na potrzeby wewnętrzne Prawa i Sprawiedliwości i na potrzeby zainteresowania, podtrzymania zainteresowania tematem smoleńskim jakiejś grupy wyborców. Macierewicz powinien z hukiem wylecieć z tej całej komisji, powinno mu się zabrać te pieniądze. Co więcej, ja w ogóle uważam, że on te pieniądze powinien oddać, bo to jest zmarnowanie grosza publicznego i zmarnowanie tych milionów, które można było wydać zupełnie na inne rzeczy. Dwie krótkie sprawy na koniec. Kolejna podwyżka stóp procentowych nas czeka. Od 75 do 100 punktów bazowych. Rozumiem, że ma pan kredyt, tak? Bo, o Boże. Tak, mam kredyt. Oczywiście ja nie narzekam, dlatego że są ludzie, którzy są kredytobiorcy, którzy mają znacznie gorzej niż ja i ja naprawdę nie będę narzekał na swój los, ale każdego to boli. Ale też pan dostał po plecach trochę. Oczywiście mój kredyt poszedł w ciągu 4 miesięcy o 1000 zł w górę. To nie jest nic przyjemnego, ale bardziej myślę o polskich rodzinach, które wzięły kredyt w dobrej wierze, kupiły mieszkanie pierwsze do zamieszkania, mają małe dzieci i dzisiaj... Na podstawie słów pana prezesa Glapińskiego, który uspokajał, że się oczywiście, żeby brać kredyty szeroką ławą, natomiast dzisiaj widać, że rząd nie ma żadnej propozycji dla polskich rodzin i także prezes Glapiński nie ma innej propozycji oprócz podnoszenia stóp procentowych i ja myślę, że w ogóle to jest takie splunięcie w twarz, wybór Glapińskiego na prezesa NBP to jest splunięcie w twarz milionom polskich rodzin, bo jeszcze 4-5 miesięcy temu obiecywał, że wszystko będzie dobrze, a inflacja to będzie 3,3. Dzisiaj mamy 14% inflacji, stopy procentowe w górę i tak naprawdę dzisiaj wszyscy Polacy łapią się za głowę, przede wszystkim za kieszeń i za serce, które ich coraz bardziej boli, a widząc jak w geometrycznym tempie rosną te raty kredytowe. Jaki jest pomysł, pytam, Prawa i Sprawiedliwości, bo my jako Lewica kilka miesięcy temu położyliśmy projekt na bardzo rozsądny projekt na stole. Zamrozić rady kredytowe na 12 miesięcy, jeśli ktoś kupił pierwsze mieszkanie do zamieszkania i zamrozić je na tym etapie, czy na tej wysokości z grudnia 2019. Tylko na 12 miesięcy, tylko na pierwsze mieszkanie. A jaka jest propozycja Morawieckiego? Przecież myśmy nawet jeszcze tej ustawy nie procedowali o tych tak zwanych wakacjach kredytowych. Gdzie jest jakaś realna pomoc? No jakby zajmują się sobą, a nie mają realnej odpowiedzi na to, co drąży, że tak powiem, kieszenie polskich obywateli. To jeszcze z Warszawy przenosimy się na chwilę do Pacanowa. Krótka ludzka historia pani pracującej na poczcie, którą to pocztę odwiedził minister Michał Cieślak. Tam doszło do wymiany zdań. Pani zaczęła mówić o tym, że inflacja, że drogo, że ciężko, że trudno. Pan minister się bardzo zdenerwował tym faktem. Powiedział pani według jej relacji, że jak jest taka mądra, to niech sobie założy partię i startuje do Sejmu. Złożył skargę do naczelnika tej poczty na tę kobietę, twierdząc, że naruszyła ona godność, że używa wulgaryzmów, etc. Wszystko obiło się o dyscyplinarkę. Praktycznie w tej chwili, jak rozumiem, sprawa jest w zawieszeniu. Nie wiem, czy pani zostanie zwolniona ostatecznie, czy nie, ale o czym nam mówi taka sytuacja? To nam mówi bardzo wiele o podejściu tej władzy do obywateli. Znaczy obywatel nie ma prawa wyrazić swojego zdania, ma być po prostu posłuszny i głosować jak trzeba w wyborach, czyli na Prawo i Sprawiedliwość. Czy ta władza już dawno straciła kontakt ze społeczeństwem? Woli budować mury, woli budować zasieki, a każda krytyczna, słuszna wypowiedź obywatela kończy się donosikiem, bo to jest takie zwykłe donosicielstwo, to jest takie kapusiostwo ministra, który powinien słuchać obywatela, wziąć pod uwagę jego zdanie i zrobić wszystko, żeby tej obywatelce w tym przypadku żyło się lepiej. Natomiast zwrócenie uwagi wielce ważnemu ministrowi kończy się kłopotami dla obywatela. Czym to się różni od PRL-u? Przecież w PRL-u jak ktoś zwrócił uwagę partyjnemu kacykowi, to miał problemy. Ale w PRL-u była jeszcze księga życzeń i zażaleń? Tak to było? Tak, skargi wniosków. Skargi wniosków, no tak. No, ale przynajmniej była księga. No przynajmniej była księga. Dzisiaj obywatel musi po prostu siedzieć i posłusznie wykonywać zadania wyznaczone przez PiS. To jest skandal. Znaczy ta władza naprawdę straciła słuch społeczny i ta władza boi się obywatela. Co jeżeli ta kobieta straci pracę? Znaczy ja nie uważam, że w tej chwili już przy tej burzy medialnej, która przy tej burzy pewnie pani jest chroniona, natomiast na przyszłość każdy, kto dostał tego typu strzał ze strony władzy, może się zwrócić także do mnie. Z chęcią pomogę, jako prawnik, adwokat wezmę taką sprawę, bo to jest tak naprawdę szykanowanie obywatela. Propublikowana, zresztą sam nie dorabiam w ten sposób na co dzień, więc to jest szykanowanie obywatela i to jest tak naprawdę pogarda wobec społeczeństwa. Puszczam już pana do Sejmu. Ciężkie obrady dzisiaj. Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu, a już za chwilę państwa gościem, tak jak mówiłam wcześniej, Andrzej Byrt, czyli były ambasador Rzeczypospolitej we Francji i w Niemczech. Zapraszam. Фронтова ситуація в Україні за минулу добу не зазнала суттєвих змін, продовжується абсолютно героїчна оборона Донбасу. Найгарячіші точки ті самі, передусім Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна тощо. Відчувається, абсолютно відчувається, що окупанти не вірили, що опір наших військових буде таким міцним і тепер намагаються задіяти додаткові ресурси на Донбаському напрямку. Як і на Херсонському, перекидають туди нові підрозділи, щоб стримувати наші дії. Але який в тому сенс для них? Все одно більшість окупаційного континенту вже чудово зрозуміла, що у них немає перспектив в Україні. Ми фіксуємо цей настрій у відповідних перехопленнях розмов. Саме такий настрій домінує в російській армії. Ми свободні люди. Ми не ваші раби. Вже більш ніж 31 тисяча російських військових загинули в Україні. За час з 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно. І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej, pan Andrzej Byrt, były ambasador Rzeczypospolitej m.in. we Francji i w Niemczech. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Angela Merkel wreszcie wypowiedziała się w sposób, wydaje się klarowny, aczkolwiek ja będę się upierać, że nie do końca w kwestii inwazji Rosji w Ukrainie. I mówi tak, to brutalny, naruszający prawo międzynarodowe atak, dla którego nie ma żadnego usprawiedliwienia. Z tym się zgadzamy, choć trzeba chyba było za długo czekać na te słowa Angeli Merkel. Rzeczywiście pani kanclerz, eks-kanclerz w tej chwili przyjęła politykę charakterystyczną dla wielu przedstawicieli świata polityki, troszkę jak masło maślane to zabrzmiało, która mówi tak, nie przyznawaj się do błędów. No więc łapią za rękę, mów, że nie twoja ręka. No mniej więcej. Oczywiście ona wiedziała, to jest kobieta inteligentna, posiadająca relacje i wgląd w sprawy świata w czasie, kiedy swoją władzę sprawowała i wielu z polityków, również takich, z którymi się ona liczyła, w tym również z Polski, mówiło o tym, że to jest zagrożenie, to wielkie przytulanie się do Rosji, no ale to była jednak ciągle linia polityki niemieckiej, niezależnie od tego, czy rządziła lewica, prawica, czy jakaś koalicja, jak w przypadku Angeli Merkel jednej i drugiej strony, no, że przez handel będzie można to państwo ucywilizować. No i właśnie ta mniej jednoznaczna część wypowiedzi teraz, dlatego że na pytanie, czy mogła zrobić więcej lub inaczej, żeby zapobiec tej wojnie, odpowiedziała, nie obwiniam się. i dodała, że nie udało nam się stworzyć architektury bezpieczeństwa, która mogłaby zapobiec tej sytuacji. Panie ambasadorze, ja pytam, kto był architektem tej struktury bezpieczeństwa? Kto inny, jeżeli nie Angela Merkel między innymi? No, podstawową kwestią, która wtedy była postawiona na forach rozmaitego rodzaju politycznych, w tym Niemcy miały szczególne znaczenie. Pamiętajmy, że regularnie od wielu lat było organizowane tam w Monachium słynne Forum Bezpieczeństwa i tam między innymi Putin rozpoczął serię swoich gróźb pod adresem świata zachodniego. No ale wszyscy sądzili, że to była wiara naiwna. My to dzisiaj wiemy, ale i pewnie łatwo nam dzisiaj też oskarżać poprzedników, ale faktem jest, że państwa zachodnie, które nie odziedziczyły tego, co odziedziczyły państwa Europy Środkowo-Wschodniej, czyli dramatycznego doświadczenia, brutalnego obchodzenia się z nimi, z nami, z Europy Środkowo-Wschodniej przez wielkie imperium rosyjskie, były tego pozbawione. Panie ambasadorze, to jest kobieta urodzona w NRD, która miała bardzo dużą wiedzę dotyczącą tego, jak wyglądał podział Europy i w ogóle wpływów po II wojnie światowej. To nie jest osoba z Argentyny, dla której ta polityka była czymś dalekim. Tak. Ona o tym wszystkim wiedziała. Wiedziała, do czego zdolna jest Rosja. No, teoretycznie tak. Oglądała filmy, znała historię, wiedziała, jakie były następstwa tego również dla terytorium, na którym ona przecież mieszkała, uczyła się, czyli Niemieckiej Republiki Demokratycznej, ale ona pochodziła z rodziny ewangelików niemieckich, a więc religii, której celem współcześnie jednak jest, jej ojciec był pastorem, zaprowadzenie pokoju na świecie poprzez modlitwę, poprzez konsensualny sposób rozmowy. I to było głęboko. No, widzi pani, ten komentarz jest zawsze na miejscu, kiedy porównujemy zachowanie się rozmaitych liderów w sytuacjach ekstremalnych, a my taką sytuację mamy dzisiaj. Tylko, tak, żeby jej nie było dzisiaj, potrzebna była określona mądrość strategiczna wcześniej. No ale pan oczywiście umownie, ale widzi jakąś odpowiedzialność Angeli Merkel za obecną sytuację także? Czy to już jest za daleko powiedziane? Historia to osądzi. Ja muszę powiedzieć, że to była jednak, i to bym określił to w ten sposób, swoisty rodzaj naiwności politycznej, nawet strategicznej. Trzeba pamiętać, że Putin w rozmowach z nią najprawdopodobniej czarował, opowiadał różne rzeczy, okazywał się być człowiekiem kulturalnym, nazwijmy to w ten sposób, chociaż jego prawdziwy charakter wyszedł wtedy, na przykład również, kiedy zaprosiwszy ją do siebie, do Moskwy, puścił jej przed nosem dużego psa, wiedząc o tym, że ona się psów boi. No to był klasyczny przykład gangsterskiego zachowania i to powinno być już nic innego. Jeśli nie fakty, jeśli nie sytuacja, którą była konfrontowana za sprawą zarówno informacji oglądanych w mediach, ale których przekazywali jej partnerzy z całego świata, czy również jej własny wywiad, który jest dobry, niemiecki, jej prawdziwych intencjach przekazywał. Między innymi dlatego wysłali byłego szefa wywiadu na ambasadora do Rosji, który wcześniej był zresztą w Polsce. Ludzi kompetentnych, którzy łudzili się jednak, że z Putinem będzie można, że będzie go można wychować, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wówczas, wszystkie wskazywały, że mamy do czynienia z gangsterem, który dostał się na szczyt władzy i usiłuje zrobić coś, co zapowiadał przecież wielokrotnie po drodze. Gangsterem był i gangsterem pozostaje. Niestety tak. Świat stoi rzeczywiście dzisiejszy przed wyobrażeniem, jak się zachowywać z takimi ludźmi. Sądzono, że historia się skończy. Jak powiadał kiedyś Fukuyama, widząc, że Związek Radziecki się rozpadł, nie skończyło się oczywiście. Koryguje naturalnie swoje ówczesne poglądy, ale dzisiaj przecież batalia, napaść Rosji na Ukrainę, to jest przecież walka z państwem, które chciało przyłączyć się do obozu demokratycznego. I na to Rosja nie chce się zgodzić, bo ona z istoty swojej nie jest państwem i nie była nigdy państwem demokratycznym. Krótki okres rządów po upadku caratu, to trwało kilka miesięcy, nie wniósł niczego do pamięci historycznej. Do przyszłości Rosji jeszcze zaraz dojdziemy, dlatego że tutaj też mamy dzisiaj bardzo ciekawy wątek, ale skończmy kwestię związaną z Angelą Merkel, bo tu jeszcze jest jedna sprawa, o której ona wczoraj powiedziała. Odniosła się do tych swoich aspektów politycznych, w których w tej chwili jest oceniana bardzo krytycznie, które są oceniane bardzo krytycznie. Chodzi między innymi o porozumienia mińskie w sprawie konfliktu w Donbasie. Ona cały czas tego broni. Czyli to jest tak, jakby w ogóle nikt się z polityków zachodnich nie uczył na własnych błędach. No, jak powiedziałem, wydaje się, że to, co jest wytyczną jednego z wielkich przywódców Europy Środkowo-Wschodniej, a konkretnie naszego kraju, który mówi: nie przyznawajcie się do błędów, obowiązuje jak gdyby również dla polityków tej klasy, co Angela Merkel. No przecież porozumienia mińskie jednak zatrzymały proces degradacji stosunków między Ukrainą a Rosją. Tyle tylko, że Rosjanie cały czas, stymulując działanie w Ługańsku i w obwodzie donieckim swoich, w cudzysłowie, kolaborujących z nimi separatystów z tamtego regionu, podżegali do ciągłych konfliktów lokalnie. Ukraińcy na to odpowiadali, wysyłali swoich żołnierzy i wolontariuszy i tam cały czas się tliła walka. Ale ona się nie rozlewała dalej. No i przywódcy Zachodu, w szczególności Francuzi i Niemcy, uzurpując sobie, chociaż jest to historyczna uzurpacja i na swój sposób trudno jej odmówić pewnej racji, negocjowali i z Putinem, i z kolejnymi przywódcami Ukrainy w nadziei na to, że to nie wybuchnie. Wybuchło, ponieważ nie studiowali uważnie słów Putina. Aż się prosi, żeby to powiedzieć. To jest brutalna być może konstatacja. Niestety Niemcy wcześniej nie czytali Mein Kampf. Dobre porównanie, panie ambasadorze. To teraz Niemców zostawmy i zajmijmy się Francuzami, bo tutaj też sposób myślenia jest no, trudno akceptowalny, przynajmniej dla nas. Mam na myśli Emmanuela Macrona, prezydenta Francji, który już od dłuższego czasu po rozpoczęciu tej brutalnej inwazji najpierw mówił, że Rosji trzeba pomóc wyjść z twarzą, że Rosji nie wolno w jakiś sposób poniżać, że no, jakoś trzeba się z Putinem ułożyć. I on to powtarza do tej pory. Ostatnia tego typu wypowiedź miała miejsce bodajże w sobotę albo w niedzielę. Czy to jest związane wyłącznie z wyborami parlamentarnymi, których pierwsza tura w ten weekend? Czy Emmanuel Macron naprawdę tak myśli? Obawiam się, że to nie jest tylko sztuczka przedwyborcza. To jest też głęboko zakorzenione w umysłach państw demokratycznych, które sądziły, że zakończenie II wojny światowej jest definitywnym kresem akcji brutalnych, a tymczasem my jesteśmy świadkami złamania podstawowych zasad, dla których utworzono Organizację Narodów Zjednoczonych w 1945 roku, gdzie Rosjanie, państwo wcale niedemokratyczne, rządzone przez Stalina też się podpisało i teraz brutalnie te zasady złamało. Sądziliśmy wszyscy, a na pewno politycy zachodni, że świat demokratyczny poprzez swoją atrakcyjność zachowa siłę również przekonywania członków swoich własnych społeczeń, żeby chcieli wyznawać tę samą postawę. A tymczasem przed paroma dniami czytamy, co opowiada Medwiediew, były przecież prezydent tego kraju, że on nienawidzi Zachodu i zrobi wszystko, żeby go zniszczyć. To mówi były prezydent Federacji Rosyjskiej. I w tym samym czasie Emmanuel Macron w dalszym ciągu mówi, no nie poniżajmy Rosjan. Ja tego naprawdę nie rozumiem. No oczywiście, no więc to jest przykład... To jest przykład, którego muszę... prezydent Macron przecież tych słów pewnie nie słucha, ale to jest przykład do wstydu, niestety, za te słowa. On mówi światu mniej więcej tak: napada cię bandyta, tłucze twoją żonę, zabija tobie dzieci, a ty łaskawie musisz go pogłaskać po główce, żeby go nie urazić. W takich, jak mówię, po raz pierwszy od czasu II wojny światowej państwa demokratyczne stoją przed gigantycznym wyzwaniem, również natury moralnej. Jak rozmawiać z bandytami na czele państw, a szczególnie z takim zbrodniarzem, jakim jest Putin, który stoi na czele państwa z bronią jądrową i nie waha się szantażować świata jej użyciem. Przypominam, artykuł 2 Karty Narodów Zjednoczonych mówi, że żadne z państw członkowskich Narodów Zjednoczonych, a na pewno członek Rady Bezpieczeństwa, jakim jest Rosja, nie wolno mu użyć groźby użycia siły, a już nie mówiąc o jej użyciu. A tu mamy nie tylko, że użyto siłę, ale w tej chwili oni grożą całemu światu użyciem tego, co jest w ogóle zakazane, czyli broni jądrowej. Jak bardzo, kończąc wątek francuski, Macron szkodzi sobie takimi wypowiedziami? I czy w ogóle sobie szkodzi? No, sobie i Francji? Wie pani, my z Europy Środkowo-Wschodniej, któryśmy sami doświadczyli na własnej skórze tego, czym jest Rosja, wtedy sowiecka, dzisiaj imperialna, wiemy, że to jest znowu krok w kierunku samobójczym, niemalże samobójczego niedocenienia rzeczywistych gróźb, jakie stanowi aktualna Rosja imperialna Putina. I teraz, czy szkodzi sobie przedwyborczo we Francji? No to tego nie wiem, ponieważ jednak we Francji spora część społeczeństwa, która reaguje na zbrodnie rosyjskie na Ukrainie rzeczywiście w sposób taki, jak normalny, przyzwoity, porządny człowiek powinien zareagować, czyli potępieniem i jak gdyby chęcią wymuszenia zmiany tej polityki, ma świadomość jednak fizycznego zagrożenia. I dlatego być może spora część powie, kto wie, Ukraina daleko, machnijmy ręką, może się Rosjanie zatrzymają, gdzie są. W ogródku było spokojnie. Spokojnie, prawda? Słynne Candide Voltaire'a, gdzie opisuje pewną filozofię funkcjonowania z czasów oświecenia, kończy się zdaniem faut chacun travaille son jardin. Trzeba, by każdy po prostu uprawiał swój ogródek. I to jest zdanie kluczowe w literaturze i filozofii życia codziennego, również we Francji. Il faut que chacun travaille son jardin. Nie każdy uprawia swój ogródek. I to jest tak jak Putin, nasza chata z kraja, prawda? Putin no, nie tylko, ogródki, no oczywiście, nie tylko tu. I, sądząc, że jeśli odpuści mu się takie działania, które on chce podejmować, czy podejmuje, no to ocalimy własną skórę. Teraz, panie ambasadorze, sprawa kluczowa, którą się otarliśmy przed chwilą. Jak rozmawiać z bandytą? Jak dziś rozmawiać z Putinem, bo że trzeba jakieś kontakty z Kremlem utrzymywać, no jest chyba rzeczą oczywistą, no bo jakiś kanał komunikacji musi I te kanały komunikacji funkcjonują, one zostały założone od czasu kryzysu kubańskiego, są tak bezpośrednie połączenie oczywiście między rządem Stanów Zjednoczonych i wojskami również, kierownictwem wojsk amerykańskich z kierownictwem wojsk rosyjskich i to jest kanał właściwy dzisiaj do rozmowy, ponieważ decyzję podejmie Putin, oczywiście decyzję podejmuje Putin, nie wojskowi. Póki co jeszcze, ale i w związku z tym sygnały trzeba jednak mu przekazywać. Być może nastąpiło porozumienie, o czym nie wiemy, bo o tych rzeczach się nie powie publicznie, że Biden poprosił czy to Scholza, czy Macrona, żeby on nawet w następstwie czego będzie krytykowany, ale żeby on pewne przesłania Putinowi przekazywał, tego nie wiemy. Możemy tylko spekulować. Pewien kanał jest potrzebny. Jeśli taki jest rodzaj porozumienia, mówię, o tym my nie wiemy, ale gdyby taki rodzaj był porozumienia, wtedy mógłbym zrozumieć wypowiedzi Macrona. Chociaż sposób rozmowy powinien być jednak realistyczny i twardy. Na czym on mógłby polegać? Weźmy przykład w tej chwili blokady Morza Czarnego dla dostawy. No właśnie, bo to jest kwestia kluczowa w tej chwili. W tej chwili będzie za chwilę setki milionów ludzi w Afryce zacznie umierać z głodu. Chcę przypomnieć, co się wydarzyło w II wojnie światowej, kiedy Wielka Brytania poprosiła Amerykę o pomoc, a Amerykanie byli państwem neutralnym i oficjalnie nie powinni byli tego zrobić. Jednak uruchomili konwoje z pomocą i je asekurowali swoimi statkami. Ambasador Kennedy bardzo mocno sprzeciwiał zresztą na samym początku. No więc właśnie, idzie właśnie film, który można zobaczyć. I ochronili te konwoje. Tu o to samo chodzi przecież. No nie może być tak, że Rosjanie będą szantażowali. Trzeba powiedzieć wyraźnie, że również wojska NATO i wojska NATO, krótko mówiąc, chronią w tej chwili transporty żywnościowe dla Afryki, bo inaczej za sprawą Rosjan, mimo że oni kłamią, mówiąc, że to zaminowali porty sami Ukraińcy, gdyby nie zaminowali, to że oni Rosjanie byliby w Odessie pewnie, zrobią przejście i te statki będą mogły wychodzić. Ostatnio pani ambasador Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz właśnie powiedziała u mnie, że idealnym przykładem tego, jak powinno się rozmawiać z Putinem, jest kwestia rozszerzenia NATO o Finlandię i o Szwecję, że na początku Władimir Putin z bardzo wysokiego C zaczął tę sprawę komentować, groził i użyciem wojsk i też pojawiła się gdzieś tam między słowami sprawa broni atomowej, a kiedy Szwecja i Finlandia powiedziały nic to, idziemy swoją drogą i NATO powiedziało idziemy swoją drogą, to nagle Putin teraz uważa, że to nie jest aż tak ważna dla Federacji Rosyjskiej sprawa. Mamy do czynienia z gangsterem, który doskonale opanował metody szantażu politycznego, troszeczkę tak jak metody szantażu dobry pokerzysta również używa, strojąc miny, dając odpowiednie wypowiedzi, wiedząc, że ma słabe karty, jednak chcąc zmusić psychologicznie swoich partnerów do tego, żeby poddali się. To jest również, mimo że za plecami jednej i drugiej strony są miliardowe nakłady środków na uzbrojenie i technologię, ale to jest przede wszystkim gra psychologiczna. A gra psychologiczna osoby uczciwej i normalnej z gangsterem jest odrębną dziedziną psychologii. Proszę panią, my jesteśmy w takim momencie, jak świat demokratyczny dzisiaj będzie rozmawiał z gangsterem w fazie, nazwijmy jeszcze to, przed zakończeniem konfliktu i również co się wydarzy potem. To musi być powiedziane, to musi być wypracowane w rozmowach między politykami. Ale na przykład jak odpowiedzieć, panie ambasadorze, Putinowi w tej chwili na tę jego kolejną groźbę, kiedy powiedział ostatnio, że jeżeli Zachód będzie dostarczał Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu, no to Rosja odpowie atakując cele, których do tej pory jeszcze nie atakowała, ponieważ ma siły do tego, środki i sprawę Putin stawia jasno. Jaka powinna być teraz odpowiedź Zachodu? Ja czuję się związany z Zachodem, tak pewnie jak pani, my wszyscy w studiu i państwo, którzy nas oglądacie, bo jesteśmy jednak jego częścią. Odpowiedź powinna być taka. Jeśli ty uderzysz w którekolwiek z naszych miast, poza linią aktualnego frontu, czy również my odpowiemy, powiemy ci, na które miasta. I to powinni powiedzieć dowódcy amerykańscy Rosjanom. I powiedzieć, wyznaczyć miasta, z których pochodzą rodziny tych generałów. Panie ambasadorze, pana zdaniem takiego właśnie dialogu? Dlaczego nie ma tak silnych, my tego nie wiemy. Ale ja mówię nawet w przestrzeni publicznej. No, w przestrzeni publicznej, bo ludzie się boją. Ludzie się boją nazwać rzeczy po imieniu. No ludzie się boją nazwać rzeczy po imieniu. Mówią, no przecież Putin jest szefem suwerennego państwa. Tak, jest szefem suwerennego państwa, które w międzyczasie pod jego wpływem, z powodu realizacji jego filozofii, stało się państwem zabójczym. Co widzimy codziennie listy, gdyby był licznik taki w telewizjach całego świata. Ile osób zginęło na Ukrainie? Trzeba by zrobić listy tych, którzy zostali zabici przez Rosjan, bo przecież to nie Ukraińcy wjechali na teren Rosji, tylko Rosjanie wjechali na teren Ukrainy. Pod fikcyjnym protestem, że to jest samodzielne, że to nie jest suwerenne państwo, chociaż poprzednik Putina i ten, którego wreszcie wylansował, czyli Jelcyn, podpisał stosowny dokument o tym, że jest to państwo suwerenne, niezależne z gwarancją granic. I to okazało się niczemu niewarte. Musimy się nauczyć rozmawiać z bandytami. I to jest dzisiaj wyzwanie, tak jak w latach 50., czyli za czasu mojego życia. Ja byłem częścią sporu dwóch wielkich bloków. Myśmy mieszkali w układzie Paktu Warszawskiego, który był podpisywany w naszym aktualnym Pałacu Prezydenckim w Warszawie, prawda? I byliśmy takim NATO państw tych komunistycznych. Staliśmy wokół siebie twarzą w twarz. No i były takie niezwykle krytyczne momenty. Przypomnę kryzys kubański 62, gdzie brakowało sekund, żeby odpalić rakiety. Dzisiaj o tym, co się wydarzyło, jest możliwe, bo Jelcyn na początku swoich rządów pozwolił dotrzeć historykom zachodnich do archiwów i do ludzi, którzy wtedy decydowali. I oni powiedzieli na pytanie zadane dowódcom statków, którzy żyli wtedy jeszcze na początku lat 90., czy szefom sztabów armii sowieckiej, co byłoby, gdyby Chruszczow wam powiedział, strzelamy. Nacisnęlibyście? Wiedzielibyście, co się zdarzyło? I odpowiedź brzmiała tak, to jest nagrane, każdy z państwa wejdzie na YouTube i znajdzie to. Ja wiem, że byśmy wszyscy zginęli, ale przyszedł rozkaz, bym nacisnął. A dzisiaj nacisnęliby guzik z bronią jądrową, gdyby Putin rozkazał, jak pan sądzi? Wiemy, że to jest wieloszczebelkowa drabina. To jest wieloszczebelkowa drabina i oczywiście decyzji. Różne są... Nie wiem, tego nikt z nas nie wie i na tym to polega. To jest poker światowy, tyle tylko, że stawka to jest życie nie milionów, miliardów ludzi na ziemi, miliardów. W dniu moich urodzin, w roku, kiedy powstawało NATO, w 1949 roku, było nas około 2 miliardów na świecie. Dzisiaj dochodzimy do 8 miliardów, no i zobaczcie, jakie będą konsekwencje. To nie jest tak, że jak głowica jądrowa, która biegnie, ma w sobie dodatkowe 10 głowic, a każda z nich jest wielodziesięciokrotnie silniejsza niż te bomby, które spadły na Hiroshimę i Nagasaki. Trzeba pamiętać, że ten moment przewagi amerykańskiej, czyli świata wolnego, gdybyśmy tak to określili, bo dzisiaj jesteśmy jego częścią, był możliwy do wykorzystania i zniszczenia bandytów. To był okres, kiedy Amerykanie zdobyli i użyli tej bomby, chroniąc swoich żołnierzy przed lądowaniem nieszczęsnym, dramatycznym, gdyby do niego doszło, na Wyspach Japońskich, a pierwszym wybuchem rosyjskiej bomby jądrowej na poligonie w Kazachstanie w 1949 roku. A potem już nie mieli odwagi nawet tym szantażować. Przypomnę, walka w Korei, kiedy nastąpiło uderzenie połączone północnych sił koreańskich oraz chińskich. Generał MacArthur poprosił generała Eisenhowera i prezydenta Stanów Zjednoczonych, który był dowódcą lądowania aliantów w 1944 roku w Normandii, o zgodę i dostarczenie 64 bomb, którym wiedział, na jakie ośrodki zgrupowania chińskiego i północno-koreańskiego mieć użyć, i Eisenhower odmówił. On był prezydentem, mimo że był żołnierzem i uczestniczył w II wojnie światowej. Państwa demokratycznego. I my stoimy w obliczu czegoś, co jest fundamentalną kwestią. Jak mamy żyć wspólnie na świecie? Bandyci, tacy jak Putin, to trzeba nazwać po imieniu. To jest bandyta. Z ludźmi, którzy dochodzą do władzy w sposób cywilizowany, mimo że czasami w walce wyborczej też stosują różne chwyty. Ale To jest wielki przełom, który powinien być przedmiotem refleksji dzisiejszych członków społeczeństw demokratycznych. Panie ambasadorze, pan wcześniej użył takiego sformułowania, że teraz to też jest wojna psychologiczna, wojna nerwów. Kto dzisiaj tę wojnę wygrywa? Zachód czy Putin? Bo na razie wygląda na to, że Putin. Nie, zależy gdzie. Zachód jednak, popatrzmy. Putin na to liczył, tak jak się udawało jemu i niektórym z jego poprzedników jeszcze za Związku Radzieckiego, że zaszantażuje demokratyczny Zachód. On przecież mówił o przywódcach Zachodu, obserwując ich działanie w ostatnim okresie, również, więc to się nie brało znikąd. Dokładnie to samo, co mówił Hitler o premierze Dalladierze, premierze Francji i Chamberlainie, czyli premierze Wielkiej Brytanii. Że to są, nie chcę użyć słowa, za które bym się musiał potem spowiadać, za które się zatrzymać powinno na D i mieć U otwarte w środku, że są to, użyję zatem określenia naszego ministra sprawiedliwości, miękiszony, prawda? Że on ich takich to im pstryknie. To samo o nich myśli Putin. I teraz został zaskoczony. To, co się wydarzyło zarówno w państwach NATO, ale też i w Unii Europejskiej, to jest wielki przełom. Tym razem państwa demokratyczne zauważyły, mówię to otwarcie, że jest to walka na śmierć i życie. Proszę państwa, to jest walka na śmierć i życie. Między ludźmi, którzy chcą żyć w pokoju i tych zasad przestrzegają, a tymi, którzy podpisują się przed tymi dokumentami, a potem w zapleczu swoich gabinetów mówią, tu zrobimy maleńką bombardierowkę Warszawy, jak powiadają komentatorzy w telewizji moskiewskiej o bombardierowce Warszawy. Czym? I jeszcze jaką jadzierną bombardierowką Warszawy? Używam słów polityków, szefów komisji parlamentarnych, czyli Dumy Rosyjskiej. Mówią o jądrowym zbombardowaniu Warszawy. I to mówi nie tylko ten, mówi były prezydent Miedwiediew. Tych słów owijając troszkę w bawełnę używa Putin. Bardzo często mówi o zagrożeniu dla my mamy w naszym polskim ustawodawstwie określenie, że jest to groźba, za którą by się odpowiedziało. Ale oczywiście w relacjach międzynarodowych nie ma środków egzekucji tego typu wystąpień. A one przecież podżegają kogo? Kogo przede wszystkim? Opinię publiczną Rosji. Oswajają z myślą, że tak jak potrafiliśmy zdemolować III Rzeszę w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak będzie trzeba, jak powiada były prezydent Miedwiediew, zniszczymy ich. Użył tego słowa. On ich nienawidzi. Kogo? Zachodu, czytaj również nas. I jak z nimi sobie poradzić? My ich zniszczymy. To są słowa przez niego wypowiedziane. No dobrze, tylko chcieć, jak to w przypadku Rosji ostatnio szczególnie, nie zawsze znaczy móc, czego dowodem jest to, co dzieje się też na froncie ukraińskim. No tak. Mieliśmy teraz od wielu, wielu dni taką bitwę, nazwę to w uproszczeniu, o Zaporoże, która to jeden z takich bardzo zapalnych punktów w tej chwili na mapie Ukrainy, jeżeli mówimy o wojnie. No i co się dzieje? I Rosjanie wycofują się już z tego Zaporoża, nie zdobywszy go wcześniej. I są podejrzenia, przypuszczenia, że coś zaczyna się dziać w społeczeństwie rosyjskim. No tak. I teraz pytanie, i również w strukturach siłowych. To jest istotne. Co to znaczy w strukturach siłowych? To jest dowódczych, oczywiście. Wojskowych, tak. Bo oni widzą, co się dzieje i widzą, jakie straty ponoszą. Oni wiedzą to, czego my nie wiemy. Być może nasi koledzy, że tak powiem, w cudzysłowie koledzy, bo przecież nie jesteśmy z tymi gronami związani, ale koledzy z wywiadów wojskowych państw demokratycznych i NATO coś wiedzą więcej niż wiemy my i tego nie mówią. I słusznie, że nie mówią, to jest rodzaj wiadomości, którymi my, że tak powiem, cywile, również przed kamerami telewizji się możemy dzielić, fantazjując troszeczkę. Te sprawy powinny pozostać i pozostają tajne i tak być powinno. Może tam się coś dzieje, może się dzieje wreszcie w znacznie ważniejszej w sumie strukturze w Federacji Rosyjskiej, którą jest w tej chwili siatka byłych kagebistów, czyli kolegów Putina, porozstawianych we wszystkich możliwych centrach dowodzenia, zarówno wojskowego, jak i cywilnego Wielkiej Rosji. To są ludzie, którzy skorzystali z tych decyzji, którzy nakradli, stworzyli potężne zasoby własne i teraz mówią i co, i za chwilę mamy to stracić? To był też powód, dla którego elity Związku Radzieckiego odsunęły Chruszczowa, że posunął ich na krawędzi wojny i to, co oni nakradli już wtedy, na początku, do początku lat 60., mogliby stracić, gdyby doszło do wymiany ciosów jądrowych między państwami ówczesnymi NATO a Układu Warszawskiego. I że kradną, to wiemy. Że usiłują jednocześnie te kradzione przez siebie pieniądze zabezpieczyć w państwach zachodnich, też wiemy, że również co więcej, wysyłają tam swoje dzieci, żony, kochanki po to, że jak walnie coś, to tamci przynajmniej przeżyją i ich geny DNA też. geny bandytów, złodziei przeżyją też na tak zwanym Zachodzie. Jak wczoraj czy przedwczoraj podano, że wygoniono ze Stanów Zjednoczonych syna Miedwiediewa. Tu Miedwiediew opowiada o tym, że chce zniszczyć demokrację, a synarek po studiach w Stanach Zjednoczonych śmieje się i wszystkim gra na nosie. To musimy powiedzieć Zachodowi, panu Macronowi, panu Scholzowi. Amerykanie to akurat wyczuwają, a Brytyjczycy też. O tym trzeba mówić, bo to jest konflikt wartości po raz pierwszy na taką skalę namacalną. A propos tego, jeszcze jedna ważna rzecz mi się przypomniała, czyli to, co zapadło ostatnio w CNN-ie, czyli wypowiedź jednego ze współpracowników Joe Bidena, który przyznał, że Joe Biden dosłownie w przededniu wojny podjął decyzję o odtajnieniu danych wywiadowczych dotyczących planów Rosji związanych z Ukrainą i zdecydowano się je odtajnić, zrobić taki kontrolowany przeciek do mediów właśnie dlatego, że kiedy Amerykanie zwrócili się do państw europejskich z tą informacją, tutaj cytat, zderzyliśmy się ze ścianą sceptycyzmu. Czyli Europejczycy w ogóle nic nie chcieli z tym zrobić. Kompletnie albo w to nie wierzyli, albo nie chcieli wierzyć, albo chcieli umyć ręce. No, teraz tak naprawdę o czym to świadczy też w tym kontekście? No, świadczy to niestety o tym, że historia miast uczyć ludzi, jak powiada się w przysłowiu, nauczyła tylko tyle, że niczego nie uczy. Przykra konstatacja, ale tak to niestety wygląda. Ale nie do końca, bo zawsze są jakieś wyjątki. Kazus opisany przed chwilą w naszej rozmowie tego, że jednak państwa natowskie i państwa Unii Europejskiej tym razem zwarły szyki, ale już widzimy, jak jest drążona ta... Ale tylko przez Bidena tak naprawdę z tego wynika. No tak, dzięki Stanom Zjednoczonym. To trzeba wyraźnie powiedzieć. My chwalimy Stany Zjednoczone z wielu powodów, uzasadnionych wielu powodów. Za słynny punkt 13 dopisany po koncercie Paderewskiego u prezydenta Wilsona, że powstanie Polska samodzielna, przez dziesiątki różnych innych zdarzeń. I musimy to wziąć pod uwagę. Niestety ta hegemonia Stanów Zjednoczonych, która dzisiaj jest mniejsza niż była zaraz po zakończeniu II wojny światowej, ale ciągle istnieje, ona jest czasami solą w oku wielu polityków, którzy sądzą, że my też jesteśmy silni, napinają muskuły, bo mają broń. No to rzeczony Macron już chciał stworzyć jakieś wspólne siły bezpieczeństwa zamiast NATO, prawda? Były takie na początku. Europa powinna mieć autonomia swoje siły Strategia autonomii bezpieczeństwa, to się chyba tak nazywało. Europa powinna takie siły mieć, ale nie jako coś, co jest separé, żeby... konkurować z NATO. Być podłączona do NATO i w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z jakimś antagonizmem, który naszymi siłami można rozstrzygnąć, to żeby nie wytaczać dużych dział. Moglibyśmy my sami to zrobić. Wielokrotnie, chcę powiedzieć. Kiedy byłem ambasadorem we Francji, gościłem w Strasburgu, gdzie się mieści Eurokorpus. To jest sztab de facto, który miałby kierować wspólnymi akcjami militarnymi wojsk unijnych. I dowódcy tego korpusu każdorazowo prosili mnie, ambasadora Polski, o to, żebym przekazywał do polityków ich prośbę o to, żeby użyć ich na wschodzie Ukrainy jako wojska Unii Europejskiej, które mogłyby powstrzymać spory pomiędzy separatystami ługańsko-donbasowskimi a wojskami Ukrainy. Nikt się na to nie zdecydował. Panie ambasadorze, to już tak na sam koniec. Czy pan umie przewidzieć, jest w stanie przewidzieć z takiego dyplomatycznego punktu widzenia, jak to długo wszystko jeszcze może potrwać? Nie jestem w stanie tego przewidzieć, mi się nikt tego nie jest w stanie przewidzieć. Ten rodzaj konfliktów, jak wybucha, może się ciągnąć latami. Popatrzmy chociażby na Koreę. Tam de facto trwa wojna też. Na razie bez ostrzału, ale bardziej psychologiczna. Tym niemniej północna część zbroi się w nadziei, że zaszantażuje... No w weekend zresztą były kolejne okazy. Tak, to są, oczywiście kraj głoduje, makowi są dziesiątki rzeczy. Na tym to polega, że nie ma państwa per se. Jest państwo pod kierunkiem jakiegoś albo idioty, słowa, których pewnie trzeba nie należy nazywać rzeczy, albo człowieka cywilizowanego, który cywilizowany dba przede wszystkim rzeczywiście o dobro swojego narodu, który go wybrał na tę funkcję, ale myśli również, jeśli tego nie czyni, się na tą funkcję nadaje. Myśli o całości ludzkości. Bo jak rozmawiać z idiotą, żeby nas nie ściągnął do swojego poziomu, a później nie pokonał doświadczeniem? No więc to jest podstawowa kwestia. Reagować na każdą niezwłoczną próbę ataku i tu w tym sensie świat demokratyczny zastartował za późno swoimi decyzjami w odpowiedzi na agresję Putina na Ukrainę, kiedy powinien był odpowiedzieć zdecydowanie wcześniej. Być może do tego by nie doszło, ale nie dzisiaj czas wylewać łzy, tylko wyciągnąć z tego rzeczywiste konsekwencje przed kolejnymi odsłonami, bo ten konflikt szybko się nie skończy. Panie ambasadorze, jestem panu ogromnie wdzięczna za tę rozmowę. Było mi bardzo miło. Bardzo panu dziękuję za tę niezwykłą dawkę wiedzy i zapraszam już na kolejną wizytę u nas. Pan ambasador Andrzej Byrt, były ambasador Rzeczypospolitej we Francji i w Niemczech. Wszystkiego dobrego, raz jeszcze dziękujemy. Dziękuję i tą rozmową z panem ambasadorem kończymy dzisiejsze wydanie Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo państwu dziękujemy za obecność i wracamy oczywiście jutro o godzinie 9. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Kłaniamy się bardzo nisko. Do zobaczenia.